Rezonans mechaniczny towarzyszy nam nieodłącznie w życiu codziennym. Dobrze jest zrozumieć, jaka jest fizyka tego zjawiska i dzisiaj poświęcimy mu właśnie uwagę. Zanim to zrobimy, rozważmy jeszcze raz, czy przypomnijmy sobie, jak wygląda rozwiązanie dla ciała, które jest umocowane na sprężynie do ścianki, ma masę M i znajduje się w ośrodku, którego współczynnik tłumienia jest równy B. Równanie ruchu opisane jest tutaj tak, jak to zostało zrobione w poprzednim wykładzie, numer 65. A więc druga pochodna wychylenia z położenia równowagi po czasie plus 2 beta współczynnik, który wiąże się z tłumieniem B przez M, masa i dx po dt prędkość plus współczynnik sprężystości sprężyny przez masę ciała razy wychylenie z położenia równowagi równa się 0. Rozwiązanie. Jest to funkcja, która jest funkcją periodyczną ze względu na czas. I jest to funkcja, której amplituda maleje wykładniczo z czasem, zgodnie z takim równaniem. To było wszystko pokazywane w odcinku 65. A więc amplituda jest malejącą funkcją czasu. Współczynnik, który określa tłumienność ośrodka, jest tutaj kluczowy ze względu na ten współczynnik. Te drgania zanikają szybciej lub wolniej. I teraz możemy, ze względu na to, że beta jest mnożone przez t, to oczywiście musi mieć wymiar 1 nad sekunda, więc wprowadźmy taką wielkość fizyczną, która będzie miała ten wymiar czasu i będzie równa odwrotności beta i oznaczmy ją przez tau. Czyli nasze równanie wtedy opisujące, jak amplituda maleje z czasem, będzie opisane wzorem a razy e do potęgi minus t przez tau. I teraz to tau można rozumieć jako stałą czasową tego przebiegu i ta stała czasowa określa czas, po którym amplituda drgań spadnie do wartości 1 nad e. A więc teraz rozważmy taką wielkość fizyczną, która się nazywa dobrocią układu drgającego. I jeśli chcemy, żeby układ drgający wykonywał jak najwięcej drgań, to chcielibyśmy, żeby ten parametr był jak największy. Z definicji ten parametr jest równy pi dzielony przez wielkość, którą wprowadziliśmy w wykładzie 65, to jest logarytmiczny dekrement tłumienia. Ale logarytmiczny dekrement tłumienia, pokazaliśmy w tym wykładzie, jest równy współczynnikowi tłumienia razy okres. Jeśli teraz za beta podstawimy to, co przed chwilą sobie wprowadziliśmy, czyli że odwrotnością beta jest czas stała zaniku drgań, czy stała czasowa oznaczona przez tau, to otrzymamy pi razy tau dzielone przez t. No i teraz ten czas zaniku dzielony przez t będzie, przez okres, będzie informacją o tym, ile drgań zostało wykonanych, zanim właśnie amplituda spadła do wartości 1 nad e. Czyli dobroć układu jest tym większa, oczywiście im mamy więcej tych drgań, zanim ta amplituda osiągnie wartość graniczną, równą amplitudzie początkowej dzielonej przez e. Jeśli teraz wprowadzimy siłę wymuszającą i ta siła wymuszająca będzie miała swoją częstość drgań, ja to oznaczyłam tutaj jako omega siły wymuszającej, to w równaniu ruchu, które przed chwilą opisywaliśmy, które zapisaliśmy dla ruchu drgającego z tłumieniem, po prawej stronie właśnie pojawi się człon, który jest związany z tą siłą. Czyli jeśli mamy do czynienia z siłą wymuszającą, która jest siłą periodyczną, po prawej stronie równania pojawia się człon, który będzie funkcją periodyczną. I teraz okazuje się, że rozwiązanie tego równania różniczkowego, które jest bardzo skomplikowanym znowu równaniem, bo druga pochodna, pierwsza pochodna i wychylenie z położenia równowagi po jednej stronie, po drugiej stronie funkcja periodyczna, trudne równanie do rozwiązania. Rozwiązanie jest następującej postaci. Jest to również funkcja periodyczna o amplitudzie, która nie zależy od czasu, ale ta funkcja periodyczna
jest o częstości, równej częstości siły wymuszającej, jednak jest ona względem wychylenia z położenia równowagi, wtedy kiedy nie mamy tej siły wymuszającej, przesunięta o pewne przesunięcie fazowe φ. Jak wygląda równanie, które opisuje amplitudę dla takiego przypadku? Otóż amplituda wyraża się bardzo skomplikowanym wzorem i amplituda co prawda nie zależy od czasu, ale zależy od częstości siły wymuszającej. A więc jest to amplituda siły wymuszającej Fm dzielone przez masę tego ciężarka i pod pierwiastkiem. Prędkość kątowa siły wymuszającej do kwadratu minus prędkość kątowa drgań własnych, czyli k przez m, to wszystko do kwadratu, plus 4 beta kwadrat. Beta wiąże się z tłumiennością i beta równa się b przez 2m razy prędkość kątowa siły wymuszającej do kwadratu. Zaś przesunięcie fazowe, a raczej tangens kąta przesunięcia fazowego między tym drganiem, które następuje pod działaniem siły wymuszającej w stosunku do samej fazy siły wymuszającej, jest opisany takim wzorem. 2 beta omega przez omega 0 kwadrat minus omega siły wymuszającej do kwadratu. Powyższe formuły nie są tak strasznie skomplikowane wtedy, kiedy częstość siły wymuszającej zbliża się do częstości drgań własnych. Mamy właśnie wówczas do czynienia ze zjawiskiem rezonansu. A więc jeśli tylko współczynnik tłumienia nie jest zbyt duży, to jeśli częstość siły wymuszającej jest bliska częstości drgań własnych, która dla tego prostego układu jest równa pierwiastek z k przez m, to wówczas amplituda drgań osiąga bardzo dużą wartość. Jest to pokazane na tym wykresie, zależność amplitudy od stosunku częstości drgań tej siły wymuszającej przez częstość drgań własnych. Wtedy, kiedy ten stosunek jest bliski jedności, to amplituda osiąga wartość, która jest bardzo duża. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu bardzo skomplikowanemu wzorowi i przeanalizujmy dokładniej to, co otrzymaliśmy na poprzednim, co zostało przedstawione na poprzednim rysunku. A więc wyobraźmy sobie, że tłumienie nie jest zbyt wysokie. Wtedy, jeśli częstość siły wymuszającej jest równa częstości drgań własnych, pierwszy człon w równaniu na amplitudę będzie równy 0. I wtedy można policzyć właśnie, czemu jest równa maksymalna amplituda. Ona będzie równa fm przez m. No i to, co zostanie pod pierwiastkiem. Pod pierwiastkiem będzie 4 beta kwadrat omega kwadrat, omega wymuszające do kwadratu, a pierwiastek z tego to jest 2 beta razy omega wymuszające, które jest równe w tym przypadku omega 0. Czyli otrzymamy taką formułę. W tej formule widzimy, że jeśli tylko amplituda siły wymuszającej jest stała i masa ciała też jest stała, to przy stałym współczynniku tłumienia, przy stałym Fm i 2m, współczynnik tłumienia będzie decydował o tym, jak duża jest amplituda. Im większe jest beta, tym mniejsza amplituda, co ilustruje kilka wykresów, które tutaj zostały narysowane dla trzech różnych współczynników beta 1, beta 2 i beta 3. Jeżeli tłumienie jest duże, to wtedy amplituda jest mniejsza, a więc tutaj zależności między współczynnikami beta 1, 2 i 3 odpowiednio muszą być takie, jak tu zostało to napisane na górze. Beta 1 musi być większy od beta 2 i większy od beta 3. Co dzieje się, jeśli częstość siły wymuszającej jest bliska 0? Wówczas oczywiście w równaniu mamy tylko, jeśli częstość jest równa 0, to wtedy mamy tylko po prostu w mianowniku omega 0 do kwadratu i do kwadratu pod pierwiastkiem, czyli omega 0 kwadrat i w liczniku fm przez m. Czyli otrzymujemy równanie takie, które bardzo dobrze znamy. To jest równanie na amplitudę dla drgań harmonicznych prostych. Jak wygląda sytuacja, jak wygląda teraz parametr, który jest kluczowy dla układu wtedy, kiedy występuje tłumienie i wtedy, kiedy mamy zjawisko rezonansu?
A więc jak będzie wyglądać dobroć układu rezonansowego? Okazuje się, że dobroć tego układu rezonansowego można policzyć, biorąc pod uwagę amplitudę wtedy, kiedy mamy częstość siły wymuszającej równą częstości drgań własnych oraz kiedy częstość jest równa 0. Wtedy stosunek tych dwóch amplitud daje nam stosunek omega 0 przez 2 beta, ale omega 0 to jest 2 pi dzielone przez t 0, więc otrzymujemy taką zależność. Z kolei beta razy t 0 to jest współczynnik tłumienia razy okres, a więc logarytmiczny dekrement tłumienia, czyli pi przez lambda to jest dobroć układu rezonansowego. A więc dobroć układu rezonansowego jest tutaj określona znów poprzez ten współczynnik tłumienia, który występuje w układzie. No, jeśli chodzi o efektywność działania siły wymuszającej, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że największa moc jest transmitowana z tej poprzez właśnie układ wtedy, kiedy siła wymuszająca i prędkość są w fazie, bo moc jest określona wzorem, który jest następujący, że jest to iloczyn skalarny siły i prędkości, a więc jeżeli siła i prędkość są w fazie, to wtedy moc jest największa. Należy pamiętać, że z reguły układy rezonansowe, jeśli chodzi o układy mechaniczne, są źródłem niepożądanych zjawisk, jak na przykład wtedy, kiedy właśnie na przykład fale sejsmiczne mogą spowodować destrukcję budynków. Natomiast są takie układy, w których zjawisko rezonansu jest jak najbardziej zjawiskiem pożądanym i takie zjawiska to są w elektryczności czy w elektromagnetyzmie wykorzystywane do transmisji danych w telekomunikacji. W każdym radioodbiorniku czy odbiorniku telewizyjnym, jakimkolwiek innym urządzeniu nadawczym i odbiorczym mamy antenę i odbiornik i te dwa urządzenia są ustawione w ten sposób, że emitują i odbierają falę elektromagnetyczną o określonej częstości, a więc na wejściu układu odbiorczego i na wyjściu układu nadawczego znajdują się obwody rezonansowe, które emitują i absorbują energię wtedy, kiedy są dostrojone do określonej częstotliwości. Myślę, że ten wykład przybliżył trochę Państwu zjawisko rezonansu mechanicznego i pozwoli zrozumieć bardziej to, co obserwujecie Państwo w życiu codziennym, jeśli chodzi o rezonans. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.